Dobra, sprawdzam, czy się nagrywa, więc okej. No cóż, miałska rada no trochę miała problemów, no ale teraz wyszła rotacja. Wywalono VIP pasy, co... Może być, też się upewniam znowu, że się nagrywa, ale tak. No, wywalono te VIP pasy, które spowalniały miałską radę wcześniej i miała potem z rozłożeniem. Stąd też są grane Buddy Buddy Puffin, które mi się wydaje, że one tutaj sprawdzą się o niebo lepiej, tym bardziej, że szybciej możemy wyciągnąć, no, nawet dwa Spray Gato. No tutaj Flare Gato awaryjnie, no i cztery Rare Candy, bo kto wie, czy Pidgeotta, nie wiem, bo też tu jest Pidgeot. Co prawda tutaj nie ma zbyt dużo już czarkowych elementów. No tutaj akurat rekwekdowy, właśnie stylish, lish w sumie, nie, no Bibarer i Pidgeoty, no jeśli chodzi też o deck, to źródłem oczywiście nie jest tym razem Limites, a akurat film na YouTubie od użytkownika Letu Dark Fury, więc to już domyślacie się, że to nie jest... Tylko po prostu se to dałam w Limitesa. No tutaj mamy dwie klefy, które co ciekawe mają tu dużo większy sens niż Mew z tego powodu, że klefa nad Mew ma o tyle taką przewagę, że ma darmowy retreat. No i oczywiście po staremu Alkazam do przekładania damage counterów. No bo wiecie, no bo dodatkowe 120 miał skarada zadaw tylko wtedy, jak jest jakieś obrażenie. No i tutaj obrona benchów. 4 Arweny, 4 Iono, bossy i Turos scenario, który ma tu troszkę sensu, znaczy na kontrolach, ale też jakbyśmy mieli przejebane, no to zawsze można tego użyć. No mamy Rare Candy do przyspieszania ewolucji, Ultra Ball do wyszukiwania Pokémonów, Energy Retrieval do właśnie odzyskiwania energii, by właśnie Bucket Magic zadać obrażenia. Maximum Belt, żeby oczywiście zadać tutaj większe obrażenia do 50. Technical Devolution, żeby zdewolować Pokémony spokojnie, jak są te Stage 2. Trochę gorzej, jak mamy oczywiście te Stage 1. Counter Catcher, jakbyśmy byli do tyłu, Switch, Arten Vessel już w jednej sztuce i Super Rod. No zobaczymy, jak to jest w praktyce i zobaczymy, może Meowscarada będzie działać dużo lepiej po rotacji. Choć sam fakt, że są Buddy Buddy Puffin zamiast VIP pasów, ratuje ten deck. No dobra, testujemy. Aha, jest glitch na włosach mojej postaci. Nice. A się święci? No, fajnie byłoby. Znaczy, tak zaczniemy. Ja trochę nie ufam temu deckowi. Really? Tak po ludzku, really. Aż tyle dobrego, że Buddy Buddy Puffina można używać kiedy się chce, więc to już... Ratuje, o! O! Ani... Czej... O ile mi nie ufunduje Iono? A, o, elo. No dobra, co zostaje oddać turę. A my chyba gramy na Ancient Boxa, patrząc... O, Altazor! O, Altazor uratował mi dupę. Stadion ten spadł mi z nieba. Tak, to jest chyba... Flusher masz, który i tak może troszkę nam... Co się znajdzie? Nie no, sada, ale nie ma co. No ale tak, to jest Ancient Box.
O, jeszcze Great Task widzę do Mielciunio. No, co daje tu, tak? O! Mamy też w końcu Buddy Buddy Puffin. Przewagą Buddy Buddy Puffin jest i tak. Wiemy sobie co, Sprinkat to i Klefę, tak? Może drugie Sprinkat to? Sobie się na jajo, no. Zrobimy sobie tak quick search, by co tu chcemy wyszukać. Słyszę? Ba tak. Na klefę se zmienimy te. No nie jestem pewna. I tu se to podnieść. Nie, no i tu se zmienimy. I sobie użyjemy tego Gasprina, żeby to se coś tam. Ciekawe, jak on się tam. Znaczy. I to się, to widać, że to się rapeno rozkłada o niebo lepiej niż przed rotacją. Więc tu jest duży sukces, że hura! Więc duży sukces, że to się o niebo lepiej rozkłada. Ale nie mówcie, że mi zrobi bossa na tego biednego Sprigato. Nie szczepię na Alkazama. Ja jebie. Okej, okay, ale i tak zrobimy sobie Arwen, Power Candy i TMDebo. Ale TMDebo i tak nie pomaga i sobie zrobimy sobie Quick Search na mięskę. Dobra, no. Kończymy turę? No, Osie, to jest tak głupie to, że kurwa nie ma switcha. Ej, ej, ej! Jeżeli DMDW bym się pozbyła, bo to nie da mi nic stosownie i sobie pozbędziemy się tego ustrojstwa. Ja pier... Czyli co, ja mam se spalić DM-kę? No trochę to nieprzemyślane, lol. Czy ja muszę spalić TMD, bo jedno. Dzięki, bo. To jest pocieszające. Dziękuję ci, kurwio jebana. No i sobie do Tyrotesu. No teraz to już nie użyję, bo Kid Magic chociaż... A. Tak zrobimy kurwia bossa. Znaczy nie jestem zadowolona z tego, że...
Jest jeden Switch, więc to jest trochę chujowa rzecz. Chociaż nawet bez... No to jest chujowa rzecz, że... Trzeba, kurwa, spalić tego Switcha. Tego Double Turbo, żeby w ogóle wycofać Alkazama. Chyba Shitbox gra chyba jednego bossa na szczęście i on... Ale może grać Counter Catchery, oj. To jest niedorzeczne, kurwa. Mi naprawdę? Szkoda mi. Znaczy, sam fakt. Choć z drugiej strony mamy tu rozscenario. Mamy Counter Catchera, to tak. Na pewno sobie zrobimy Quick Searcha po kolejną mięską radę. Znaczy to już przyszło, przyznać, że to już gra dużo przyjemniej. A, to jest duży błąd, bo... Dobra, tutaj misplane, ale nie taki do końca misplane, bo mogę przełożyć z tego. To jest czyste szaleństwo. Ale muszę przyznać, gra się tym faktycznie już tak dużo lepiej. A więc Rit, dobra. Tylko wiecie, jakim bydlem jest trochę mięska rada, no. O, uwolnił mnie. No dobra, robimy sobie tego quick searcha pod energię. I zrobimy bucket magic na tego. Alkazamem tu z tego pyk i tutaj jednego już nokautujemy. To czy... fuck! No dobra, robimy Arwena. Ja wyjmuję, nie. A nie, to zrobimy jeszcze, no czy jest to tutaj. No to pijmy tego Flusher Martera i już zbieramy prize'a. No, maximum bet, ale on nie jest mi tu przydatny na ten moment.
Ale sam fakt, że zdobyliśmy dwa prizy. Jest złote. No. No i co teraz? No i co tu przeciwnik myśli? A czy jeśli chodzi o miałską, to jestem pozytywnie zaskoczona, że to działa już no, zdecydowanie lepiej. Aha. A to dużo by to nie zmieniło. Ile już tych sad spalił? O Jezus! Trzy sady to już jest trochę... Not good. Wystawimy sobie Sprigata, tak, Quickset, wyszukamy sobie ostatniej Double Turbo Energii. O, trochę mi szkoda, bo get some magic. Z tego na tamtego. Ultra Ball pięknie. Znaczy on już jest nieco do przodu z prańcami. Ale czy on ma jeszcze jedną sadę? No, jeszcze jedna jest. A czy ma jeszcze jednego darka? Że i tak mnie już niepokoi. Czy on ma jeszcze jednego darka? O, nie ma energii. No, ja chyba w... A, Rauda ma za to. I co, weźmie drugiego? Ma drugi? Dwa Raudy to gra? Czy to jest trochę what the fuck? Na takiej zasadzie sady zużył. Ale to jest what the fuck tak swoją drogą, bo... Psz...
No ale kurwa, dwa rounde. I cały misterny plan poszedł w pizdu. Chyba, że on coś innego robił. On wie, że nie jest counter catcher, a więc tak. A więc tak. Man wie, że nie zbije. No tylko co z tego, jak on ma już ile tych sat, wszystkie z... No tak, pizdnie mi PJ-a, no to nieźle. A i tak zamienimy sobie na bobra. Bukietowy magia? Alkazam? Z tego tu? A, zrobimy kontrowersyjny ruch. A to później? Znaczy na pewno będzie ultra, bo skartuję. Okej. Znaczy on chyba już nie ma sad, więc nie ma jak na dość, no chyba że... Palpat. No widać, że się dużo zmieniło w unshitowych buildach z Japonii. Co jeden ma? Ale widać, że przeciwnik się nie poddaje tak swoją drogą. No, ci ma palpada, ha ha ha, ma nawet już... Pakegiras, sada... Zobaczymy, czy wystarczy. Ale serio, ale pół deku wywalić po tym deckout. No to zobaczymy, czy wystarczy. No bo jeżeli wystarczy, to wygrał. Aha, ma korydynę? To jest sam fakt, że wypierniczył cały deck? No to jest to myśli. Dobra, nie wystarczyło mu, jak się okazało. Znaczy, po prostu rozbijamy Pokemona i wygraliśmy. Nie, nie wystarczyło mu! Dobra, pierwsza wyszła dobrze i tak, double turbo.
No dobra, wiemy dobrze, że Miałskarada ma, jak się okazuje, świetny matchup na shitboxy. Zobaczymy, na co tym razem będziemy grać. O! Dobra, ale tak zaczniemy pierwsi, ze względu na mój trochę gorszy deck. Tym razem nie było numerów. Aha, mulligan. W sumie dałaby to beznadziejna ręka. No, rozkład. Nice, tak? A nie by było, jakby był jeszcze Buddy Buddy Dolphin. O, Roaring Moon z Doomsperami. Tak, te Roaring Moony, które... Ojojoj, to powinien być w teorii dobry matchup. Słowo teoria, bo w praktyce ręka mi nie pozwala na to. No tak, będzie już pierwszy knockout. Jednak mogłam iść w drugą, ale... Mada, mada, puffin! Kurwa, gaj. Tuż ta ręka nie jest dobra. Tuż ta ręka... Nieco będzie krzyczy, no jest ten nasz Doomsper, co się wtasowuje i bierzesz 3 wtedy. Z tym Runaway Draw. Że ma to też właściwości antymielskie. I może to być przy Great Tasku ważne. Że nie będzie kurwa tego Rare Candy, to ja się powieszę. No to są jakieś żarty. Co kurwa, mam se Gaspring Drawing? Dosłownie mam wszystko, tylko nie to, co w tej chwili potrzebuję. LOL! Teraz to się nie rozkręca, tak jakby się to chciało. No, przyznajcie. No, chyba to się nie rozkręca, jakby to chciała.
No ale przykład pierwszego meczu nam pokazuje, że jednak no, miał Skarada i tak jest już w lepszym położeniu. No tutaj mamy tak dla... Ej, czy coś? Oturo scenario. Fuck it. Co mam za wędkę w... Dobra, co mam za zrobić, kurwa? Counter, catcher na... I co, spasować? Czy co, zaatakować za zero? O ja. No przeciwnikowi pięknie się to rozkłada, a to nie. To nie chce się rozłożyć tym razem. Cieszę się, że ta ręka jest tak długa. No jedyne co zostaje to chyba poddać grę. Nic! No to poddajmy grę. Przecież nic nie ugram. Może tym razem się uda. No tym razem ta miałska rada, no nie chciała się tam rozłożyć. Nie tym razem. No nie tym razem. To jest jakaś słodko-gorzka miłość. Spróbujemy drudzy. Wtedy to byłoby super. O. Oj, biedny Pidgeot. No jest Charizard, jest impreza. Tu mamy Bidufa i Pidgeota? O ja, to jest Todd Reckless style, bo chyba widać, że no to się tak dobrze przyjęło, że aż... No, nie dobrze. No, jest Rare Candy, tylko co z tego, jak nie mam... Co mam se kurwa zagrać, Ayono? Sprigato, no zajebiście, no. Switchować nie będę. Kurwa, jeszcze wędkę. To muszę poświęcić. To jest... Sztuka przekopania deku. Jak sobie zrobię dysrap rączki przeciwnika, to może coś z tego wyjdzie, a jak na razie... Jest lipa. No ma zwyczajono. Teraz nagle się nie chce. No bo wiecie, niektóre dobre deki, nawet jak masz chujowy stand builder, możesz się rozbudować, a tutaj nie.
No, ale przeciwnik z czego coś też nie jest w lepszej kondycji? On sobie odrzuci klefę, sobie dobierze do siebie. O, jest bady bady puffin. No, no, no. Bidów. I że tak. Ja nie wiem, może ja to co zrobię. A ja już sam nie wiem, co. To najpierw i tak muszę wyewoluować FPJ-a. A bo to no tak, wycofam go. Jedziemy do bitki Quick Search. Po kolejne Rare Candy. To szaleństwo! I walnę za 80, tak zwalę klewkę. O, Ayano! Ayana, Ayana. O, oh, je. No dobra. No ja się... Tak szybko mi tu nie powali. Tak zaraz. Nie tak Arwen. O ja, Arwen. Aha, Sarizer. Już chodzi on. Chodzi on. I jak? Tak. Wchodzi on. Czarek. Ale na złoto. No, nie piźnie. O, tylko jeszcze tego stówka. Czy mogę zrobić... Ale dobra, zrobię znowu kolejną Jona. Quick Searcha. Poszukamy sobie. Nie, to. Ja sobie poszukam sobie zwykłej energii trawiastej, bo musimy czarka tu trochę kropnąć. No, fuck. To musi być zbęcza? No. Fuck. Myślę, że to się robi zbęcza tak. A tu tak. Czy to się robi zbęcza? O ja. Myślałem, że tego kropnę, a tu jednak nie kropnę. O mnie kropnie zaraz. Niedobrze. To jest niedobre. Niedobrze. No. To jest mys. No to chyba sobie zrobię jeszcze jednego czajzada, czy co? Czy PJ-a? Alkazam by się przydał.
A, zrobimy kawkę. No tak, no karcik kolejny. Że tym razem możemy go znokautować. No dobra. Quick search po Rare Candy. No i dopiero teraz możemy walnąć porządnie. No, tutaj to turbo jest. Tylko on już może już więcej walić, ten Charizard, to jest też problem częsty. No i co teraz? Burza mózgów. Sobie też przygotuję kawkę z pistacją. No, no coś tam myśl. Czy pidżoto? Nie jestem w stanie znokautować. No dobra, jednak jest coś gorszego. Dobra. No okej. To będziemy się chyba poddać grę. Właśnie, to jest to, co chyba nie przewidziano. Czyli on tak się zabawi. Charizardy. Niedobrze. Nie mamy atakera. No, bo to jest Palpat, ciekawe. O, no dziękuję ci. Albo nie. Chociaż nie. Oh fuck. Tak, to chyba to jest jedna z tych rzeczy, która no, nie została przemyślana, mianowicie sam fakt, że jest jeszcze Radiant Charizard. No dobra, Bober. I sobie zrobimy TM Devolution. Dobra, zrobię sobie TM Devolution. No. No jest w dupie, tak? Muszę mieć jeszcze jedno Rare Candy. No chyba jeszcze jedno jest, mi się tak wydaje.
Czy jednak wróciło? Czyli tak to jest bomba z opóźnionym zapłonem, lol. Możemy zbić wtedy Charmandera? No tak. No wszystkie Rare Candy poszły, więc chyba użyliśmy w odpowiednim momencie TMD-u. Zaskoczenie. Ale jest ten Charmeleon, lol. No nie, a ja to zrobił. I cały miserny plan poszedł w pizdu. No dobra. Jeszcze coś z tego będzie. Co z tego może będzie? Może, ale nie musi. No nie. A więc tak, mi załatwi Bobra. No to dobra, jest w dupie. To jednak nie przeciwnik bardziej mnie przechytrzył, jak się okazuje. Kurwa, jednak przeciwnik jest bardziej chytry. Niczym hydra trababa z Radomia. Jak się okazuje. O kurwa. Jednak był sprytniejszy. Że jeszcze profesor Sturop pamana sobie. No to szczerze, chyba nie uda mi się. Nie uda się, co? To cieszę się, że nie uda. Zbije mnie. Wchodzi Charizard. Do widzenia. Znaczy, był już taki moment, że o, w końcu stanowi to faktyczne już zagrożenie, nie? Tak. Oczywiście, że mnie zbije. No to tyle. Znaczy, i tak ta miałskarada działa lepiej niż przed rotacją. I tutaj widać, że to już się rozkłada. To już stanowi jakieś wyzwanie dla przeciwnika. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.